delegacji polskiej towarzyszył, no myślę, że bardzo ciekawy eksponat. Jest to flaga Polskiego Czerwonego Krzyża. Chodziło o to, żeby polska delegacja udała się na to spotkanie nie z flagą białą, czyli prawda, poddajemy się, tylko z flagą, no i pomyślano, że właśnie, żeby naszyć ten Czerwony Krzyż. Akurat w tym tutaj momencie było to uzasadnione, no bo przecież byli przedstawiciele PCK. Ta flaga została uszyta dzień przed tym spotkaniem, w nocy z 28 na 29 września przez jedną z pielęgniarek, która pracowała w szpitalu przy ulicy Jaworzyńskiej, na polecenie komendanta tego szpitala, dyrektora tego szpitala. Co ciekawe, flaga została uszyta no, z tego, co było pod ręką, czyli białego prześcieradła i czerwonej tkaniny, która była przeznaczona na poszwy do poduszek. Natomiast za drzewiec posłużył kij od szczotki, który zresztą zachował się do dnia dzisiejszego, także tę flagę razem z tym drzewcem można obejrzeć w muzeum.